Dzisiaj chciałbym Ci pokazać, jak pewne rzeczy idą ze sobą w parze. Pan Jezus jest jedynym Zbawicielem, ale zastanów się, czy pewne praktyki są słuszne, czy raczej przynoszą odwrotny skutek. Wszystko ma swoje granice, państwa mają granice, wolność nawet ma swoje granice. Jest różaniec, mój ukochany drewniany różaniec, mam ich sporo. Przede wszystkim powiem w tajemnicy, że modlę się o zdrowy rozsądek. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Wolę mówić o różańcu, że jest moją tarczą, na której spotykam się z Matką Boską. Że będę zaszczepiony drugą dawką szczepionki przeciwko COVID. Jest, dzięki któremu mam porozumienie z całym światem. Bo kocham świat. Bo kocham świat. Cezary Pazura, który właśnie za moment przyjmie drugą dawkę szczepionki, jest ambasadorem kampanii hashtag szczepimy się, to oczywiście. Czyli, jak my mówimy, katolicy? Zaszczepcie się. Bardzo was proszę. Zaszczepcie się w pierwszym możliwym terminie i nie miejcie żadnych naukowych albo moralnych wątpliwości na... Do bliźniego. Dla nich szczepimy się. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. Dobra, słuchajcie, wracamy po szczepieniu. Żyjemy. Nie wyrosła nam trzecia ręka, jak na razie. Niech na razie. Bzdury z internetu. Tak. Ty bardziej, że nie ma racji w ogóle. Zresztą gadajcie, co chcecie, tam ci, którzy chcecie. Tak, wierzę anonimowym ludziom z internetu. I zawsze.